Okej, siemaneczko, z tej strony Dino i witam was w specjalu na 100 subów. Jak zapewne wiecie, ostatnio wybiło mi na kanale właśnie 100 subskrypcji i z tej okazji przygotowałem dla was Q&A, do którego pytania zadaliście pod pierwszym filmem draftu. Więc nie przedłużając, zacznijmy przeczytajmy pierwsze pytanie. Okej, Zosia pyta, przy jakiej grze najczęściej puszczają mi nerwy? No, mimo że tego jeszcze nie było widać u mnie na filmach i raczej nie będzie tego widać, bo na filmach staram się nie pokazywać złości. Jest to FIFA, przy której jeśli naprawdę stracę w jakiś naprawdę sposób dziwny bramkę, to szybko się denerwuję i no wiadomo jak to jest. Tak, FIFA. Okej, następne pytanie. Kacper pyta, z kim tworzę najlepszy duet grając w piłkę nożną? Domyśl się. Chyba wiesz to po błyfach. Z tobą. Następne pytanie, które zadał użytkownik, który ma nazwę piłkarskie, ma nazwę konta piłkarskie ciekawostki. I pyta mnie, jaka jest moja ulubiona potrawa? Spaghetti bolognese. Zdecydowanie. No i oczywiście pizza, no ale to lubi każdy. Okej, kolejne pytanie, również od piłkarskich ciekawostek. Z jakiego miasta jestem? Jestem z Poznania, co już mówiłem w karierze. Jestem z Poznania, mieszkam tu od dziecka, urodziłem się tutaj. I na razie chyba tak zostanie. Kolejne pytanie od piłkarskich ciekawostek. Jakiemu klubowi kibicuję? Lech Poznań w Polsce, za granicą Liverpool. Klebek pyta, jacy są moi ulubieni youtuberzy? Mam wymienić 3. No to tak, PLK Damian, Kubikal i Dommanu i Weziego. Czy założę fanpage na Facebooku? Jeśli będzie was więcej, gdzieś nie wiem, może 500 subskrypcji, kiedy będę miał, albo 1000, no to wtedy będzie ten fanpage założony, jeśli tego będziecie chcieli. No a na tą chwilę zostajemy przy samym kanale. Kolejne pytanie jest od Kibu Gaming i pyta, czy mam jakiś ulubiony duet komentatorski? Jest to zdecydowanie duet Andrzej Twarowski, Rafał Nachorny, ale oczywiście lubię też słuchać innych komentatorów, bardzo lubię na przykład Rafała Wolskiego z Kanał Plus. Lubię Kazimierza Węgrzyna słuchać jako eksperta, czy też Kamila Kosowskiego, więc naprawdę dużo mam ulubionych komentatorów, ale taki duet no to zdecydowanie Twarowski Nachorny. Następne pytanie od BTJTV. Twój ulubiony piłkarz z Ligi Polskiej i z zagranicy? W Lidze Polskiej najbardziej lubię Radosława Majewskiego, natomiast z zagranicy moim ulubionym piłkarzem jest Steven Gerrard. Mimo że on już skończył karierę, Steven Gerrard, no i Ronaldinho to są dwaj tacy moi ulubieni z zagranicy. Szkoda, że oni już karierę skończyli. Z tych zawodników, którzy obecnie grają, najbardziej lubię Gianluigi'ego Buffona. Pytanie jest od Kamila Dymowskiego. Kamil pyta, jaka była moja pierwsza FIFA? Moją pierwszą FIFA była FIFA 08 na PlayStation 2, więc naprawdę kupa czasu, 9 lat temu, nawet 10, bo w 2007 roku wyszła przecież ta gra, więc naprawdę kupa czasu. No i to była moja właśnie pierwsza FIFA, w którą grałem. Zadał również drugie pytanie i brzmi ono następująco, czy grałeś lub grasz zawodowo w piłkę? No zawodowo tego raczej nazwać nie można oczywiście. Aczkolwiek grałem w piłkę w klubie szkolnym, w podstawówce. Grałem tam przez 3 lata, nawet mam parę medali, które może kiedyś wam pokażę na filmie, jeśli będziecie tego chcieli, w jakimś vlogu czy coś. Teraz gram na WF-ach albo okazjonalnie sobie wyjdę na dwór z kolegami i pogramy jakieś mecze czy coś. Albo właśnie pojedziemy gdzieś nagrać jakieś fajne challenge, tak jak pojawił się już na kanale z Kasprem i z Pawłem. Okej, następne pytanie zadaje pan Maciej. Jaka jest twoja najlepsza jednostka w historii piłki nożnej, więc chyba chodzi o to po prostu, jaka jest według mnie najlepsza jednostka, moja ulubiona chyba, tak naprawdę moich ulubionych zawodników jednostka w historii piłki nożnej. Naprawdę jest mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie i myślę, że po prostu poruszę ten temat w jakimś innym odcinku. Musiałbym się po prostu nad tym dłużej zastanowić, a jakoś nie mam głowy do tego teraz, żeby na ten temat myśleć, ale bardzo interesujące pytanie i postaram się poruszyć to pytanie w jakimś innym odcinku, niekoniecznie nawet Q&A-u. I ostatnie pytanie zadał Jakub BTJ, czy mam jakieś zwierzę, tak to jakie, jak się bawi, więc widzicie, że mam psa,
bawi się Beza, ale już ode mnie ucieka, więc... Więc nie będę jej tutaj przytrzymywał. No i to było zarazem ostatnie pytanie w tym Q&A-u. Ja bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał. No i żeby być na bieżąco z moimi materiałami, to kliknijcie dzwoneczek. I to by było na tyle w tym materiale, ja się z wami żegnam. No i co, do usłyszenia, cześć!